Po dokonaniu odbioru nowo wyremontowanych dróg powiatowych w gminie Rybno i gminie Działdowo przyszedł czas na gminę Płośnica. Remont drogi do Pryjomy został zakończony. Jesteśmy na kolejnym otwarciu 6. już drogi w powiecie działdowskim. Jestem bardzo dumny z działalności pana starosty i wójta tej gminy, gdyż wójt Płośnicy dokłada prawie 30% do tej inwestycji. Jest to ogromny skrót z gminy Płośnica do Działdowa i w tej chwili będzie to najszybsza droga łącząca te dwa ośrodki decyzyjne, czyli gminę z powiatem. Mam nadzieję, że słuchając pana starosty i pana wójta, jest to kolejny 20-kilometrowy odcinek drogi. Także w powiecie działdowskim 20 km dróg z funduszu wojewody to jest bardzo dużo. I uważam, że samorządowcy tutaj potrafią wykorzystywać i pisać dobre wnioski i gmina, która ma dobrą infrastrukturę, która ma dobre drogi, ma kanalizę, ma wodę, nie będzie miała problemu z poszukiwaniem przedsiębiorców, którzy będą lokowali tutaj swoje inwestycje. Następuje kolejne otwarcie drogi samorządowej. Tylko pokazuje, że mimo pandemii koronawirusa, mimo tego, że gospodarka jest w trudnej sytuacji, inwestycje trwają, bo inwestycje trwać muszą, żeby gospodarka się rozwijała, żeby ta trudna sytuacja, która jest na całym świecie, która wynika z pandemii koronawirusa, jak najmniejszym stopniu odbiła się szczególnie na lokalnych przedsiębiorcach, żeby ci przedsiębiorcy, którzy są tu na miejscu, mieli pracę, żeby mogli zatrudniać ludzi, a efektem tego są nowe, ładne drogi. To zostanie nam na lata, ale co najważniejsze, ratujemy miejsca pracy. Droga była w fatalnym stanie, udało nam się położyć podwójną warstwę masy bitumicznej na całym odcinku. Wartość inwestycji prawie 700 tysięcy, około 3 km długości, także dość spore zadanie. Bardzo dobrze wykonane przez firmę Wapnopol z oznakowaniem poziomym, pionowym, także wszystkie niezbędne warunki zostały tutaj zachowane. Także kolejny odcinek drogi mamy już zrealizowany. Cieszymy się z tego bardzo, że przybywa ich w tym roku bardzo dużo. Cieszymy się również, że są to drogi ze wsparciem z Funduszu Dróg Samorządowych w 50% i udziałem gminy Płośnica w wysokości 100 tysięcy złotych. Także współpraca samorządów we wszystkich gminach odbywa się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że takich nowych inwestycji, czyli remontów dróg będzie więcej w następnym roku, bo mamy do naprawy dróg powiatowych dosyć sporo, ale gminy również. Bardzo serdecznie dziękuję panu staroście, zarządowi powiatowemu, że mogliśmy tę wspólną inwestycję w tym roku zrealizować. Jest to droga bardzo ważna dla naszej gminy Płośnica i też również dla gminy Rybno, bo to jest bardzo droga uczęszczana, także stanowi ona bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców, podróżujących tutaj i przybywających do nas właśnie, do naszych miejscowości. Bardzo mi miło wygrać było ten przetarg i jeszcze bardziej wykonywać tą inwestycję, zwłaszcza, że to są moje rodzinne strony. Podkreślam, że współpraca ze starostą, jak i z panem wójtem gminy bardzo dobrze się układa. Inwestycja udana, była wybudowana szybko i sprawnie. Ponad 20 km dróg powiatowych oddanych do użytku w czasach pandemii, a to dopiero początek. W planach są kolejne, o których wkrótce poinformujemy.